Dzień dobry kochani, witam Was dzisiaj moim śniadaniem, na które przygotowałam sobie przepyszny omlet z przepisu Eli Nowak. I to jest omlet taki z mąki kukurydzianej, kokosowej i mąki gryczanej. Tam jest jajko, cynamon i chyba proszek do pieczenia. Na wierzchu mam masło orzechowe, banana, a w środku jest jeszcze pół banana, reszta na wierzchu. I na wierzchu mam masło orzechowe i taką polewę, która jest zrobiona z truskawek, z mleczkiem kokosowym i odrobinką miodu. Także to jest naprawdę przepyszne to połączenie. To jest takie w stylu peanut butter jelly, jakie się je w Ameryce, czyli właśnie masło orzechowe i dżem, tylko że właśnie tutaj w formie takiej bardziej polewy owocowej. No przepyszne, polecam Wam naprawdę spróbować. Może kiedyś uda się dokładniejszy przepis Wam pokazać. Patrzcie, jakim dobrze na macie chłodzącej. Kto tutaj się tak chłodzi? Co? Tak jest gorąco, że trzeba się chłodzić? No. Jak roztrzepana jesteś. Spójrzcie, w ogóle ona po tym zabiegu ma tak śmiesznie z tym języczkiem. Mówili ogólnie, że może jej tak wypadać, żeby nie chodziła z takiej... Z takim, wiecie, wywalonym jęzorem, ale ogólnie tylko jak śpi, to ten język tak wysuwa. Ale jak daje buzi, czy jak wiecie, liże się, to... o, widzicie? Tak z jednej strony ma ten język. Śmieszna jest, wybaczcie, że taka niewyjściowa jestem, tak? Nieuczesana jeszcze dzisiaj. Ale ogólnie mega śmieszna jest właśnie z tym języczkiem. Dopiero teraz pierwszy raz się położyła na tej macie. No, jak ją namówiłeś? Zmusiłeś ją? Kupiliśmy jej w końcu... w Maxi Zoo wczoraj. Wczoraj? Mhm. I położyliśmy jej tutaj, to w ogóle nie chciała na tym ani na to wejść, ani na to usiąść, a tym bardziej się położyć. No ale widzę, że Tomek ją przymusił. I nie jest źle, tak? Może się przekona, jak poczuje, wiecie, że to taki fajny chłodzik. Bo tak to no bez sensu. Ona mimo tych upałów czasami ma tak, że położy się... O, już idziesz? Że czasami ma tak, że położy się na podłodze, gdzie chłodniej, ale przeważnie leży, wiecie, tutaj w tym swoim łóżeczku, albo chce do nas na łóżko wchodzić, gdzie jest mega gorąco, więc no fajnie jakby się przyzwyczaiła do tej maty, żeby wiecie, żeby po prostu było jej chłodniej, żeby się trochę chłodziła, no bo dla psa to też jest utrapienie, chociaż dzisiaj nie jest aż tak tragicznie jak bywało. Dobra, tyle było z leżenia na macie. Szybki czek stylówki przed wyjściem. Podoba mi się dzisiaj połączenie kolorów, jakoś tak mi przyszło do głowy, żeby tą niebieską koszulę połączyć z takimi koralowymi ustami i kolczykami, też w takim lekko koralowym, tylko że jasnym odcieniu. I ta koszula jest z Zary, spódniczka jest z Naked, okulary są z Mango, tak biało-niebiesko dzisiaj z akcentem tutaj u góry. No i mam na sobie Converse, żeby było wygodnie. Musi mi teraz hałasować. Mam Converse, żeby mi było wygodnie. Dawno ich w ogóle nie nosiłam, a dzisiaj nie jest taki aż upał, więc myślę, że powinno być ok, bo ostatnio nie nosiłam takich butów, bo wolałam jakieś tam sandałki odkryte, wiadomo, na gorąco. Ale ogólnie bardzo mi się podoba. Także taka dzisiejsza wesoła stylówka. A no i oczywiście zapomniałam Wam powiedzieć, ale plecak mam, bo dzisiaj idealnie do tego outfitu pasuje. Plecak. Stousa. Hej, kochani, byliśmy właśnie na śniadanku w Charlotte Menora. Gdzie ty jedziesz? Czemu tak? A nie tam, w lewo? No bo tam nie może. O ludzie, ale zaszalałeś teraz. W każdym razie byliśmy na śniadaniu w Charlotte. Nagrałam tylko taką małą przebitkę. Myśleliśmy, że zjemy na zewnątrz, natomiast w sieni było trochę mi za chłodno, więc jedliśmy w środku, dlatego też tam jakoś nie gadałam, nie nagrywałam za dużo. Zrobiliśmy ładne zdjęcie na Placu Grzybowskim, ponieważ właśnie Charlotte jest przy Placu Grzybowskim, który jest bardzo ładny i zawsze mi się podoba, jak widziałam u kogoś na jakimś zdjęciu. Także udało się zrobić ładną fotkę. Dzisiaj podoba mi się też moja stylówka. Ostatnio jakoś tak trochę się odważam też z kolorami, bo mam pomarańczową taką spódnicę, do tego różowe usta, mega mi się podoba. I w ogóle fenomen, bo piąty dzień nie mam włosów, a one są świeże, ja nie wiem co jest. Też słyszałam, że to ma związek z tym, z problemami hormonalnymi, że czasami coś takiego się dzieje, że po prostu włosy się nie przetłuszczają. Więc od jakiegoś czasu właśnie tak mam, że w ogóle nie muszę mieć włosów, a one są świeże. Oczywiście już je umyję dzisiaj albo jutro rano, no bo nawet jak nie są tłuste, no to wiadomo, że brud się jakoś tam zbiera. Co już o tym gadam, to jest może trochę... disgusting. Ale tak jakoś mi przyszło do głowy, teraz mam tak związane niby płasko te włosy, bo miałam ochotę na kucyka, na coś innego. Natomiast teraz jedziemy... Proszę. Natomiast teraz jedziemy do Lumpa, bo chciałabym zajrzeć, zrobić zakupy. W sumie tylko do jednego. Pytałam się Was ostatnio na Insta
story, gdzie polecacie lumpeksy, ale większość osób zamiast odpowiadać, polecać, to pisała: udostępnij odpowiedzi, proszę udostępnij odpowiedzi, a chyba tylko z 3 osoby mi napisały jakieś takie propozycje, a reszta, około jakieś 50 odpowiedzi, to były prośby o udostępnienie odpowiedzi, więc jadę do takiego tutaj, który mamy blisko domu, bo ostatnio widziałam, w sumie nie wchodziłam tam, ale widziałam, że jest dosyć duży, więc może coś się trafi, zobaczymy. Jeśli coś kupię, to będzie to na pewno w holu, bo planuję zrobić hol lumpeksowy, jak już też pozwiedzam inne miejsca i może coś mi się uda więcej kupić, także dzisiaj we vlogu raczej tego nie będzie, ale może uda mi się to jakby połączyć w jeden hol, jeśli zbierze się tyle rzeczy. Mam nadzieję, liczę na to, że coś fajnego znajdę. Wróciłam do domu, jednak musiałam się wykąpać i umyć włosy, bo tak się zgrzałam. Słuchajcie, Tomek mnie zawiózł tam do tych lumpeksów, ale wróciłam sobie sama piechotą, bo są dosyć niedaleko domu. I powiem wam, że na tym słońcu, wydawało mi się, że dzisiaj nie jest tak gorąco, ale na tym słońcu jest taka sauna. Ja byłam ubrana, no cienko, miałam spódnicę, wiecie, taką 3/4, ale ona była tiulowa, nie, szyfonowa, więc cienka. Koszulkę sami widzieliście, jaką miałam, też cienko, a tak się zgrzałam, że nie macie pojęcia, mega, mega gorąco na słońcu znowu, także upał dzisiaj wrócił. Co się tu prężysz? Tomek jakieś takie pozy robi. Śmieszam cię. To śmiesza mnie, że wam to nie powiedziała, wesoło mu dzisiaj coś. Czekajcie, no bo straciłam wątek teraz przez ciebie. A, no i chciałam powiedzieć, że shopping w lumpeksach był bardzo owocny. Właściwie tak, w tym dużym, do którego chciałam jechać, pierwszy raz tam weszłam i za chwilę wyszłam, bo okazało się, że wszystko jest powyceniane i to są takie ceny z kosmosu, że ja po prostu naprawdę byłam w szoku. Słuchajcie, jak dajmy na to bluzka, była taka ładna bluzka koronkowa, ale taka, wiecie, no dosyć cienka, zwykła bluzka, i była za 30 zł, jakieś sweterki takie cienkie po 50 zł, no po prostu puknijcie się w głowę, to jest lumpex i teraz w sumie na wyprzedażach myślę, że można po tyle kupić nowe rzeczy, więc poszłam do kolejnego lumpeksu, gdzie było mnóstwo ludzi, bo było tanio, dzisiaj było 18 zł za kilogram, no ale niestety wziąłam dwie sukienki do przymierzalni, ale nie pasowały, więc odłożyłam, ale w trzecim, takim najbardziej niepozornym lumpeksie, maluteńkim, kupiłam kilka przepięknych rzeczy, naprawdę było 50 zł za kilogram, więc całkiem spoko, jak na taką masę pięknych rzeczy. I gdyby nie to, że Tomek do mnie dzwonił, że będziemy mieli prawdopodobnie spotkanie, które jednak się przełożyło, to bym jeszcze tam pochodziła, mimo że był mały ten lumpeks, naprawdę było tak mnóstwo ładnych rzeczy, że myślę, że spokojnie bym jeszcze coś znalazła, bo nawet widziałam, tak wiecie, kątem oka gdzieś ładne rzeczy. Kiedy jaki słodko poszło. O, jaki naleśniczek. I widzicie, znowu nie chcę wejść na tą matę. Wyszła z łóżeczka, bo jej gorąco w łóżeczku, położyła się na podłogę. Tak, o tobie mówię. Ale na matę nie wejdzie, no. Dajcie znać, czy jakoś przekonaliście może swoje psiaki do tego. Może trzeba jej przysmaki tam położyć. No połóż. Albo posmarować przysmakami, żeby czuła zapach. Gdzie ona zaraza? Do garderoby poszła, nie wiem. Nigdy tam nie wchodzi. Rozśmiesza mnie czasami. Dobra, ja się biorę za chwilę za obiad. Dzisiaj na obiad będą ziemniaczki pieczone, kurczak taki w przyprawkach, taki podsmażony i surówka z kapusty pekińskiej. Taki klasyczny obiad, ale bardzo dawno już nie jedliśmy czegoś takiego. W ogóle kurczaka też bardzo dawno nie jedliśmy. O dziwo. Ostatnio jemy mniej mięsa, więc fajnie, ale jedliśmy ostatnio indyka. Z indyka coś? Co to było? Co my jedliśmy? A te papryki faszerowane jadą, ty jadłeś z jakimś tam ryżem, kaszą, ale kurczaka dawno nie jedliśmy, więc biorę się za obiad, bo która jest w pół do drugiej, a mamy też później coś do załatwienia. Także dobra, idę robić jeść, bo już mi się w sumie zaczyna robić znowu gorąco. Dobra, miałam ambitny plan nagrywania, jak robię obiad, ale niestety rozładował mi się w trakcie aparat, także mało nagrałam, ale obiad jest skończony i mamy właśnie ziemniaczki pieczone, pyszne w przyprawach z oliwą. Pokazywałam wam kiedyś jeszcze w Anglii, ale w najbliższym czasie może uda się zrobić jeszcze raz, żeby wam nagrać, bo wychodzą naprawdę pycha. Ja je wcześniej lekko obgotowuję, jak widać tych przypraw jest naprawdę dużo, bo my lubimy tak, jak wiecie, wyraźne w smaku. Kurczak obsmażony, lekko też w przyprawach. No i surówka taka klasyczna z Pekinki. No patrzcie, jak mi rozśmiesza dzisiaj. Taka klasyczna z Pekinki z papryką i z kukurydzą. Także zabieram się za jedzenie, bo głoda już mam dużego, bo byliśmy na tym śniadanku już mega dawno, a tam
Głównie zjadłam w sumie croissanta. Croissanta zjadłam z konfiturą i z białą czekoladą. I zjadłam chyba z dwie kromeczki takie małe chlebka, bo zasłodziłam się trochę, szczerze mówiąc, bo te śniadania Charlotte, one są właśnie tak na słodko typowo, z konfiturą jakąś, ja uwielbiam połączenie malinowej właśnie z białą czekoladą, tak razem, to jest po prostu przepyszne, ale tak idzie się zasłodzić, są niesamowicie słodkie, także za dużo się nie zje i już jestem, co się cieszysz do tego obiadu, kiedy się patrzy na obiad i się cieszy, myślę, że to dla niej porcyjka. Dobra, przyszedł czas ogarnąć ten bałagan. Spójrzcie tutaj po moim makijażu porannym. A tutaj jeszcze resztki, bo wczoraj nagrywałam unboxing paczek PR-owych. I tutaj jeszcze część, której nie pochowałam. Tutaj w ogóle jakieś tam rzeczy w torbach. No i tutaj są kosmetyki też do schowania. Ale na początek chciałabym się zająć tym bajzlem tutaj. No i oczywiście tym tutaj na wierzchu. Jakoś to uporządkować trochę, no i zdecydować, które rzeczy z tych z unboxingu są do testów, które już można pochować, które na jakieś tam rozdanie i tak dalej, więc to wszystko muszę teraz przejrzeć. Myślę, że zrobię to w przyspieszonym tempie i ewentualnie jak ktoś tam akurat chciała, to do Was pogadam, dlatego że no to są po prostu porządki, ale wiem, że lubicie to oglądać, lubicie oglądać jak sprzątam, a w tym pokoju zawsze jest bałagan, bo to jest ciasno, nie mam miejsca, powinnam w ogóle chyba jeszcze jednego tego Alexa kupić, ale na razie się wstrzymuję, bo myślę, że to też jest kwestia tego, że mam w nim bałagan. Jak uporządkuję i wszystko będzie, wiecie, w jakiś tam pojemniczka w miarę, bo jak na razie wszystko leży tak luzem, chociaż tutaj jest i tak teraz porządek, bo niedawno to sprzątałam, ale jak już wszystko będzie uporządkowane, to na pewno zwolni mi się jakaś szuflada, czy tutaj w tych takich małych, czy w tym dużym i będę mogła jakoś tam sobie to wszystko poukładać i wtedy pomyślimy, czy jest sens kolejną szafkę, no bo tutaj póki co nie mam miejsca więcej, więc muszę po prostu zrobić takie porządne porządki, no tak, ogarnąć tutaj tak na 100%, także najpierw się zajmę tym. No i później to wszystko, bo też do filmu rozpakowywałam na przykład tutaj dużo rzeczy z Urban Decay. Mega to się wszystko zapowiada do jakiegoś takiego makijażu festiwalowego, natomiast chyba pochowam to z powrotem w te kartoniki, bo jest tego tak dużo, że być może część trafi dla Was do rozdania, ale najpierw właśnie jak będę jakiś tam film nagrywała, czy tam na Instagram coś festiwalowego, jeszcze nie wiem, no to wtedy zdecyduję, co sobie zostawiam, co bym chciała oddać ewentualnie, no zobaczymy, tak? Na razie po prostu to spakuję z powrotem i schowam w to pudełko, a później będę decydować dalej. No i tak właściwie ze wszystkimi tymi paczkami. Ogólne porządki zrobione, ogarnęłam tutaj na tym biurku, zostawiłam tylko coś, co jest takie rzeczy, które są do testów tutaj, no i to jest dla zwycięzcy rozdanie, muszę wysłać w poniedziałek, ale na podłodze już mamy czysto, więc to co najważniejsze, na biurku prawie czysto, oglądałam sobie w ogóle w trakcie plotkarę, tak, tutaj muszę umyć te takie jakby podkładki do mieszania podkładów, tu jakaś w ogóle tasiemka się wkradła, ale generalnie powiedzmy, że jest czysto.
Najgorsze myślę, że będzie to, ponieważ muszę to pochować gdzieś w toalecie. Zostawiłam sobie tutaj takie rzeczy, które chciałabym ewentualnie przetestować w najbliższym czasie, tak wiecie, w normalnym życiu, nie do testów takich ogólnych, ponieważ to są takie rzeczy, które już prawdopodobnie testowałam na filmach, jak na przykład palety te tutaj z Paese, palety nowe z Nabli. Nie wiem, kiedy pojawi się film z ich testem, natomiast już są przetestowane, już film jest nagrany. Nie wiem, czy vlog będzie pierwszy, czy ten film, ale to są takie rzeczy, które już testowałam w filmach, albo po prostu takie, które wiem, że nie planuję robić filmu, a chciałabym w najbliższym czasie tak bardziej potestować. Sporo ich jest tutaj, muszę jeszcze zrobić przebiórkę i na takie rzeczy mam szufladę tutaj w toalecie. Tą pierwszą. Te rzeczy już muszę porozkładać, większość z nich już jest przetestowana porządnie, większość, nie wszystkie, więc muszę jeszcze raz zrobić przebiórkę i tutaj włożyć te rzeczy i chciałabym na to też poświęcić drugą szufladę, więc trochę chcę tutaj poprzekładać, bo tutaj mam takie rzeczy już poukładane, brwi, kredki jakieś do oczu, tutaj mam maskary i kredki do brwi, jakieś tam produkty do brwi, także chciałabym to, wiecie, wszystko o jedną szufladę niżej ułożyć, dlatego też, że tutaj w tej ostatniej szufladzie prawie nic nie ma, jest na wpół pusta, tutaj mam dodatkowy pojemniczek i tutaj też, ojku, przepraszam, coś mnie tak przytkało mnie. I tutaj też mam ogromny bałagan w tych produktach do ust. Większości z nich nie używam. W ogóle niedawno robiłam takie porządki w pomadkach i tak czy siak mam cały karton odłożony. I chciałabym to oddać oczywiście, nie wyrzucam, nie martwcie się, bo czasami jak mówię, że się pozbywam czegoś, to dostaję komentarze, Boże, dlaczego to wyrzucasz? Przecież to są kosmetyki, tylko komuś by mogły się przydać, nie martwcie się. Ja to wszystko oddaję w dobre ręce, o to się nie musicie martwić, także chciałabym tutaj zrobić porządek, pozbyć się znowu tego, co mi jest niepotrzebne i jakoś to sobie poukładać. Ale żeby to zrobić, to muszę, wiecie, najpierw może wystawię to, obniżę to wszystko o jeden, a potem będę myślała, co zostanie, co nie, dlatego że też w tej największej szafce, czyli tutaj mam chyba dwie wolne szuflady, albo takie prawie wolne. Ta jest na pewno taka, wiecie, zabałaganiona, ale nic konkretnego. Tutaj nie ma jakieś tam zapasowe rzeczy. Tutaj jakieś, tutaj mam chyba pigmenty akurat z Affect i jakieś tam paletki pojedyncze. Muszę, wiecie, no zrobić taką konkretną przebiórkę. Tutaj mam rzęsy, takie kępki, których nie używam i kiedy się dostałam po jakimś, nie wiem, evencie, czy jakiejś konferencji. Natomiast ja raczej nie używam kępek, może zostawię sobie jakieś pojedyncze, a resztę oddam. Więc tak to wygląda. Tutaj są, wiecie, jakieś tam kosmetyczki, jakieś takie pierdółki, a tutaj jakieś rzeczy, które były w paczkach PR-owych. Nie wiem, po co to trzymam. Po prostu tak to tutaj leży. To jest fajne w ogóle do walizki, to muszę sobie zostawić. Tylko gdzieś zabrać stąd, bo tutaj no jest mi niepotrzebne, a tak naprawdę zawala szufladę. Tutaj mam palety w tych dwóch szufladach. Tu mam rzęsy w wielkim bałaganie i używam tylko kilku par tak naprawdę z tych takich moich ulubionych, także też muszę zajrzeć i trochę oddać takich, których nie używam, na przykład rzęsy z Blendit, uwielbiam je, ale tylko tak naprawdę model Fullis to jest mój ulubiony, często pytacie, co mam na oku, to jest przeważnie ten model, albo też lubię Babies, ewentualnie Halfis. Tak, te trzy modele lubię, a reszta powiem Wam, że no nie do końca dobrze wyglądają na moim oku. Zobaczę sobie jeszcze, może niektóre zostawię, ale no nie przepadam za niektórymi. Po prostu są takie nie do końca fajne na moje oko, także je porozdaję. O, tutaj te na przykład nie za bardzo fajnie się prezentują na moim oku, to są Notice. No różne tutaj są, także muszę przejrzeć jeszcze raz i część po prostu oddać, no bo nie ma sensu, że to mi zajmuje miejsce. Tutaj mam jeszcze pełno kępek również z Blendit, więc te sobie zostawię, a tamte z dołu może pozbędę się po prostu, no bo nie ma co tyle tego trzymać. Tutaj mam rzęsy tylko takie bardziej dramatyczne z Blendit i też rzadko, powiem Wam, że po nie sięgam, ale trochę o nich zapomniałam. No i one są trochę już takie bardziej sztywne. Z tych bardzo lubię na co dzień nosić, dlatego że te paski są cienkie i takie wygodne, natomiast te są dosyć sztywne. Ale ostatnio właściwie, no już jakiś czas temu dostałam kolekcję rzęs marki Supernova Lashes i to jest marka stworzona przez Agnes dos Santos, którą poznałam
Właściwie pracowałam u Agnes w Londynie, jak przedłużałam rzęsy i to jest również marka Kasi Katosu. Dziewczyny razem stworzyły tę markę i dostałam właśnie kilka par rzęs. Nie wiem, czy o tym wiecie, że dziewczyny mają swoją markę, także naprawdę super sprawa. Brawo, bo naprawdę rzęsy są super i ostatnio też Wam, nie pamiętam, czy we vlogu, czy na stories, to było wczoraj, pokazywałam te rzęsy, które mam na sobie teraz, bo bardzo się z nimi polubiłam, może pokażę Wam teraz. I to są też rzęsy z tej marki, tylko jestem pewna, jaki model. Model Aquarius, bo one są tak jakby, wiecie, ze znakiem zodiaku połączone. Bardzo fajne, takie intensywne, ale nadal myślę, że no jak dla mnie na co dzień się nadaje. Wiem, że niektórzy nie lubią dużych rzęs na co dzień, ale ten model moim zdaniem nie jest przeciążający, bo niektóre rzęsy takie puchate mocno, one mogą być przeciążające, a tutaj mega mi się podoba ten efekt. No i druga stylówka dzisiejszego dnia, ponieważ za chwilę wychodzimy i mam taką prostą sukieneczkę na sobie, fajną, znaczy prostą. Taką, w sensie, nie wiem w sumie co chciałam powiedzieć, krótką, nie wiem o co chodziło z tym prosto, bo jakaś taka bardzo prosta nie jest, w takim pastelowym, żółtym kolorze, tutaj ma takie falbanki, w ogóle fajny, oddychający materiał, jest mega krótka, to jedyne co mnie martwi, bo jest bardzo, bardzo krótka, natomiast podoba mi się i to jest sukienka z By Design i też pokazywałam w tym filmie z rozpakowaniem paczek, ale znów nie wiem, który film będzie jako pierwszy i wyciągnęłam ci rano swój koszyk z tamtego roku, to jest koszyk ze Stradivarius. Trochę o nim zapomniałam, dlatego że tutaj od tej strony wewnętrznej lekko mi się poprął, natomiast przypomniało mi się o nim i chciałam sobie go założyć, więc wyciągnęłam i dzisiaj już rano miałam go ze sobą. Nic tam nie wylatuje, wiecie, przez tą dziurkę, muszę to zszyć sobie ręcznie nawet, bo tam nie jest jakaś taka straszna dziura. No i buty mam takie o, espadrillo trampki, więc tak bardziej na luzie. Dzisiaj druga stylówka, bo jest gorąco, w ogóle powinnam pewnie związać te włosy, ale założę sobie może okulary tutaj na głowę, tak wiecie, żeby wziąć włosy do tyłu, żeby się nie zapocić, bo jest naprawdę mega gorąco znowu, także taka letnia typowo stylówetka. Chodź, Kędusia. Idziesz? Wszystko musisz obwąchać? Chodź. Idziemy? Kędusia. Halo! Spacerek wieczorową porą. Idziemy jeszcze sobie kupić coś na wieczór do przegryzienia, do napicia się. Będziemy oglądać film. Idziesz? Halo! Kęduś, błagam cię. Słuchajcie, ona po prostu tak przez całą długość spaceru, ona by mogła wszystko, każdy milimetr trawy czy chodnika wąchać. Candy, błagam. Starczy w jednym miejscu, chodź. Okej, udało mi się trochę tutaj ogarnąć i tak teraz wyglądają te szuflady. Nie jest to jakoś super posegregowane, dlatego że to są, tak jak mówiłam, takie kosmetyki, które chcę dalej testować, albo chcę zacząć testować. Także tutaj mamy jakieś tam produkty do ust, fixer, tutaj są palety cieni, tutaj mam produkty do twarzy, podkłady i bazy. Tutaj mam pudry i korektory i taką małą bazę z Lovely, którą kiedyś tam raz tylko użyłam i zapomniałam o niej trochę. Dalej mam tutaj paletkę Nabla Secret Palette, którą bardzo lubię ostatnio, także chciałam ją mieć pod ręką. Dalej tutaj paleta Vibo z cieniami takimi pojedynczymi, o których kompletnie zapomniałam i nawet ich nie ruszyłam, a to już bardzo, bardzo dawno one miały swoją premierę. Kolejna paletka Glamlicious Sin Skin. Tutaj mam, zostawiłam sobie te dwie palety pierne, mimo że już bardzo dobrze je przetestowałam, to palety trzymam ogólnie w tej szafce z tyłu, więc zapomniałabym o nich i nie miałabym ich pod ręką, a często ich używam, więc chciałam je tutaj sobie zostawić. Tu mam dwie palety z Makeup Obsession i tutaj mam taką paletę róży i paletę bronzerów, które testowałam raz tylko do filmu i trochę zapomniałam, ale wiem, że były fajne, więc chciałabym ich poużywać. Paletka cieni Modern Glam marki Eveline.
I tutaj mam trochę takich produktów, bronzery, rozświetlacze, tutaj jakieś pojedyncze cienie z nowej kolekcji Golden Rose Nude Look. Testowałam je w filmie, są świetne, natomiast chciałam właśnie, żeby tutaj sobie trochę poleżakowało, żebym ich poużywała, miała pod ręką. No i jakieś takie kremowe produkty, dwa jeszcze cienie do powiek z Claire Blanc, żebym o nich nie zapomniała. Także tak to teraz wygląda, tutaj mam jeszcze trochę miejsca, jak coś się nowego znajdzie. Na mą brodę. Jesteś krótszy i szerszy niż ostatnio. Szerszy, nie krótszy. Za to bystry za nas obu. Kochani, dziękuję wam już za oglądanie tego vloga. My lecimy spać, także kciuk do góry, jeśli vlog się podobał i widzimy się w kolejnym. Do zobaczenia. Pa, pa!